Gratulacje dla właścicieli, trenera i dżokeja. Powiedz proszę, Martin, szybciutko, jak przebiegł gonitwy? No, przebieg był bardzo łatwy dla konia, bo ma tyle klasy, że po prostu, moim zdaniem, to jest najlepszy koń na torze po dystansu od 1600 do 2 km. Mówiliśmy w studiu o tym, że znasz i Plantiera, i Time Mastera, i teraz już pewnie nie ma wątpliwości, który koń jest lepszy. No, myślę, że Time Master pokazał, kto jest tu najlepszym na torze na tym dystansu. A myślisz, że w tym koniu po tej gonitwie 2000 metrów zostało jeszcze wystarczająco energii, że zobaczymy go w świetnym stylu w tym sezonie? No, to jest w moim zdaniem kwestia dla trenera, właścicielów, ale w moim zdaniem jako w koniu zostało jeszcze dużo, dużo energii, a praktycznie to tylko kontrolował sytuację, wygrał bez bata bardzo, bardzo dowolnie. Martin ucieka już na kolejną gonitwę, a my zostaniemy z trenerem jeszcze chwilę, żeby porozmawiać, jak ocenia trener przebieg tej gonitwy. No, oceniam bardzo pozytywnie. No, bardzo liczyłem swojego konia i wierzyłem w to, że poradzi sobie i że wygra, ale że aż w takim stylu, no to trochę mnie zaskoczył in plus, bo naprawdę zrobił bardzo dobry wyścig i dlatego myślę, że to jest koń, który dysponuje olbrzymią szybkością na finiszu i bez względu na to, czy to jest wyścig wolny, czy szybki, to on potrafi zafiniszować. Miałeś okazję już może rozmawiać z właścicielami, jak oni się cieszą, celebrują to zwycięstwo? Tak, no niestety nie wszyscy dzisiaj dotarli, ponieważ mieli inne zajęcia. Tomasz Oświeciński akurat dzisiaj gra w sztuce w teatrze i o tej porze nie mógł się pojawić na torze po raz pierwszy, bo przy każdym starcie Time Mastera był wraz ze swoją żoną i córką. No, Marianna też miała jakieś tam zawody chyba dla psów i też nie mogła dzisiaj dotrzeć, także wszystko spadło na mnie. Ale jeśli nas oglądają, to gratulujemy im bardzo, bardzo serdecznie, bo to niezwykły moment dla właścicieli. Powiedz, Krzysztof, gdzie teraz będziemy mogli zobaczyć, w jakiej gonitwie tańczyć? Zdradzić tajemnicę? Spróbujmy. No dobra. No na pewno, jeżeli wszystko będzie w porządku, to spróbuję pobiec na jeszcze krótszym dystansie, ponieważ ten koń wygrał na wiosnę nagrodę Rulera na 1600 metrów, a mam dwa konie zgłoszone do nagrody Wielka Warszawska i pozostaje mi nic innego jak start w Nagrodzie Mosznej, czyli w Dniu Wielkiej Warszawskiej na Mile. Jeżeli któryś z Państwa nas ogląda i spodobał się Time Master, to 11 października nagroda Stadniny Koni Moszna. Będzie można zobaczyć Time Mastera. Gratulacje jeszcze raz. Wspaniały sezon. Wspaniały weekend. Jakie plany, powiedz jeszcze tylko do końca sezonu? No już niewiele zostało tego sezonu, bo ja raczej to mam konie takie z wysokiej półki, które biegają w tych najwyższych wyścigach, natomiast no, w grupowych wyścigach to różnie bywa. Raz wygram, raz przegram. Także została jeszcze chyba Wielka Warszawska i tak jak mówiłem, Nagroda Mosznej. No i jeszcze bardzo bym chciał, żeby w Nagrodzie Mosznej i w kryterium wystartował Xawery, którego trapi tam kontuzja kopyta już od dłuższego czasu, ale w tej chwili wszystko jest na dobrej drodze i mam nadzieję, że uda mu się w tych wyścigach wystartować. Dziękuję bardzo Państwu, bądźcie z nami za chwilę. Wracamy do studia, a potem kolejna gonitwa przed nami.